Nie mam pojęcia, czym tego tala karmili, ale też chciałbym tego czegoś spróbować. Tutaj nastąpiło C4, czarny zagrał E6, skoczek C3, goniec B4. W takich sytuacjach czasami czarny po prostu wybija na C3, żeby popsuć strukturę pionową białego. Oczywiście to sprawia, że biały będzie miał parę gońców, no ale wszystkie piony jeszcze na desce, więc mała jest szansa, że te gońce się rozkręcą. Więc taka koncepcja ma rzeczywiście sporo sensu. W partii E4, czyli tal, najzwyczajniej w świecie zaczyna dominować w centrum, w partii C5, no i tutaj nastąpiło skoczek B5. Powiem wam tak, gdyby mój uczeń zagrał skoczek B5, no to bym mu powiedział, że jest to po prostu głupie zagranie na naskok, że tutaj wiecie, ten skoczek chce wjechać na D6, no ale że zagrał to tal, to trzeba bardziej szanować takie posunięcie. No tutaj oczywiście należy zagrać D6, żeby tego skoczka nie wpuścić, i idea jest taka, żeby tego gońca przegonić. No bo goniec oczywiście chciał stuknąć na C3, więc po wygonieniu tego gońca skoczek sobie wróci, albo też zostanie zagrane D4 i przejdzie tutaj. Natomiast w partii czarny zagrał dosyć podejrzane posunięcie, no bo zdecydował się na skoczek C6. No to dosyć dziwna sprawa, no bo w sumie no ten skoczek białego może tutaj wylądować na D6, natomiast prawdopodobnie czarny sobie założył, a zagram król E7, no i ten skoczek właściwie musi wybić na C8, no a ten goniec był beznadziejny. No i biały też zmarnował dużo czasu, więc w sumie jest w tym naprawdę dużo logiki, natomiast tal wcale się tutaj nie śpieszy z wjechaniem na D6. Tal najpierw wtrącił A3, goniec ewakuacja i teraz nastąpiło B4. No więc powiem tak, Michał Tal wytrzymał 6 posunięć, żeby niczego nie poświęcić, no ale wreszcie coś poświęcić w partii trzeba, więc został na dobry początek poświęcony oczywiście pionek. No i teraz w partii mamy wybicie na B4. No i plan Tala zakładał tutaj rekompensatę w dwóch aspektach. Po pierwsze, ten goniec może teraz mocarnie się zaktywizować, wjeżdżając na B2. To jest na pewno duży profit. No i właśnie zostało tutaj zagrane posunięcie goniec B2. To jest oczywiście logiczne. Natomiast też można tutaj było wrzucić tego skoczka. I teraz jest pewna różnica, bo można go podeprzeć pionem. No i to bardzo dużo zmienia, no bo zobaczcie, taki skoczek na D6 to jest po prostu bestia nie do ruszenia. A jeżeli czarny się cofnie gońcem, żeby delikwenta się pozbyć, to można po prostu zbić na B4. No bo teraz, jeżeli do czegoś takiego by doszło, no to zaraz B5, goniec A3. No i krótko mówiąc, wycieczka tego króla skończy się dosyć nieszczęśliwie. Więc takie zagranie skoczek D6 bardzo dobrze tutaj wygląda. Natomiast w partii mamy zagrane posunięcie goniec B2. Też oczywiście bardzo logiczne jest ta presja na G7, no i czarny ma problem. No więc czarny stwierdził, dobra, i tak ten król jest narażony na pewne ataki, i tak mogą tutaj być pewne nieprzyjemności, no to zagram sobie król F8, no i będzie po prostu ok. No i rzeczywiście, na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest tutaj w pożądalu. Król zabezpiecza piona z G7, no i w sumie jest pion przewagi, więc biały tutaj podjął ryzyko, no i musi udowodnić, że ta ofiara miała sens. No i Tal rozpoczyna atak ruchem E5. Taki pion wrzucony na E5 jest rzeczywiście grubszym problemem dla czarnego z paru powodów. Pierwszy powód jest taki, że utrudnia rozwój. To jest oczywisty plusik. No i drugi powód jest taki, że zabezpiecza pole D6 dla skoczka. No i ten skoczek stojąc na D6 jest naprawdę superową figurą. I właściwie w tym momencie czarny powinien już grać jakieś D5, żeby tutaj jakkolwiek się zaktywizować, bo jeżeli teraz nie skontruje, no to już po prostu będzie się musiał bronić do końca partii. No i niestety dla pana Johna zdecydował się on teraz na pasywne podejście, no i to ułatwia białemu dalsze atakowanie. No ale żeby atakować, to trzeba mieć czym. Więc Tal kontynuuje teraz rozwój, no i mamy skoczek F3.
Czarny zagrał A6. No to skoczek oczywiście z przyjemnością skorzystał z zaproszenia. No i wjechał teraz na D6, gdzie jest bardzo, bardzo aktywny. Czarny, no oczywiście stwierdził, że ten skoczek na D6, no jest to delikatny problem. No i uznał, że warto się tego problemu pozbyć nawet kosztem popsucia struktury pionowej. I Tal w ogóle zignorował tego skoczka na F5, co zabawne. No i zdecydował się na ruch goniec E2. Ma to oczywiście sens, no bo szykuje roszadę, a po roszadzie wieża będzie na linii F, więc tym pionem będzie się można rozpychać. Natomiast można było tutaj po prostu zbić. No ta struktura pionowa czarnego oczywiście, że jest zepsuta, no i teraz goniec E2 roszada będzie jeszcze silniejsze, bo w momencie jak król zostanie ewakuowany z E1, no to później można sieknąć D4. A jeszcze później D5. I te centralne piony, jak pomaszerują dalej, no to z czarnego nic nie zostanie. W partii mamy wobec tego goniec E2. No pasywne, ale też jest ok. Wybicie na D6, pion odbił. No i czarny sobie stwierdził, biorę. Skoro teraz przekątna została zablokowana, no to wybije sobie na A3 i będzie w porządku. Rzeczywiście to założenie ma tutaj naprawdę sporo sensu, no ale wiecie, biały mi gra Tal, więc on się nie patyczkuje z jakimiś poświęceniami. Komputerek twierdzi, że trzeba tutaj zagrać goniec bije A3, żeby bronić tego piona na D6 i że tutaj taka defensywa i jest w porządku. No ale nie po to się poświęca materiał, żeby się bronić, prawda? Więc Tal zagrał wieża bije A3. No i czarny stwierdził, no przecież widły. No i rzeczywiście goniec B4 zostało tutaj zagrane. No ale Tal po prostu wieża D3. No i wszystko się zgadza, tak? No pion na D6 został zabezpieczony. Cały czas ten pion na D6 ogranicza możliwości czarnego. No jest oczywiście pion w plecy, ale to zaledwie jeden punkcik, więc jak za darmo. No i teraz należało zagrać F6. Warto o takim ustawieniu pamiętać, ponieważ ten goniec z B2 naprawdę świetnie sobie radzi na długiej przekątnej i w momencie, kiedy ustawimy piony w ten sposób, no to one odbijają jakby cały ten atak ze strony gońca, więc to byłby fajny plusik dla czarnego. No i później o jakimś B6, goniec B7 należałoby pomyśleć. No bo ten goniec na C8 no to jest trup ostateczny, a na B7 stałby naprawdę bardzo aktywnie, no i to mogłoby białemu życie utrudnić, więc to bardzo fajny pomysł. No dobra, więc mamy tutaj goniec C5 w partii, no to jest po prostu zbyt powolne zagranie. Biały zrobił roszadkę, no i zabrakło. Zabrakło tutaj tego B6 goniec B7. To pamiętajcie, bo to jest taka niby prosta rzecz, ale autentycznie zawodnicy na każdym poziomie o tym zapominają regularnie. Wszystkie figury muszą brać udział w grze. I tego gońca tutaj brakuje czarnemu, no a czarny rozpędza się pionem. No z jednej strony jest to jakiś sens, tak? Kiedy ten pion zbliży się do pola przemiany, no to będzie to jakiś argument w tej dyskusji na korzyść czarnego, będzie to jakaś kontra, no ale do tego jeszcze daleka droga. No i teraz następuje posunięcie hetman A1. Nie najprecyzyjniejsze, ale jest groźba na G7, więc już czarny musi uważać. I tutaj należało się bronić w ten sposób. No i prawdopodobnie biały pionem F by się tutaj rozpędzał, bo właściwie ciężko wskazać, jak w inny sposób zaatakować. No a jakoś trzeba tutaj zaatakować. No a czarny zagrał F6. No i to sprawia, że narobił sobie pewne słabości w tej konfiguracji. No cóż, ta blokada nie jest aż tak mocna, jak jeszcze chwilę temu. No i teraz powiem wam, że to, co Tal tutaj zrobił, to jedna no, z najpiękniejszych sekwencji w szachach, jakie kiedykolwiek widziałem. No, niesamowite jest to, że te partie Tala to jest naprawdę taka skarbnica przecudownych zagrań, że głowa mała. Skoczek G5. No coś przepięknego, pierwsze genialne zagranie. Chodzi tutaj o to, że po biciu na G5 następuje szach i jak król odejdzie,
to w ogóle jeszcze można tutaj gońca wrzucić i bicie na chaosiem, no i pozamiatane. Więc z jednej strony prosty motyw, no ale wiadomo, bicia nie są przymusowe. Więc czarny tutaj wyszedł z założenia, że faktycznie jest problem na tej przekątnej. Trudno się z tym nie zgodzić, prawda? No więc zagrał sobie E5. No i wyszedł z założenia, no teraz to już tego skoczka z całą pewnością wezmę. A jak nie wezmę, no bo tal się wycofa, no to wtedy będę miał solidną blokadę po przekątnej i też będzie fajnie. No ale tal to nie jest zawodnik, który się tak o wycofuje. Król H1. No król H1, kolejne genialne zagranie. Mianowicie chodzi tutaj o to, żeby linię F otworzyć. Oczywiście jest związany ten pion, więc na ten moment F4 zagrać nie można, no ale teraz już nie jest związany. I w momencie, kiedy to F4 wejdzie, w momencie, kiedy linia F się otworzy, no to czarny już będzie miał kłopoty. Jeżeli chodzi o bicie na G5 teraz, to okazuje się, że no te figury czarnego to są nieprzydatne w defensywie. I można po prostu zbić z groźbą na G7. Po wybiciu hetman bije i nie ma obrony. No tutaj po prostu wieża F3 wjeżdża i to jest koniec partii. G4 to oczywiście bicie. No i ten król się nigdzie nie schowa. Coś naprawdę nieziemskiego. Te figury czarnego dzięki pionkowi D6 są całkowicie nieskoordynowane. Ten klin wbity w pozycję czarnego na początku partii sprawia, no, że koordynacja figur jest mocno, mocno utrudniona. No dobra, ale czarny tutaj nie odpuszcza. Goniec D4 stara się uprościć pozycję. Bardzo logiczne podejście. F4. Trzeci genialny ruch. Słowo się rzekło, ruch wcześniej, że linia F musi zostać otwarta, żeby tego króla czarnego dojechać. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. No i teraz w partii mamy hetman B6, czyli jest tutaj presja podwójna nałożona na gońca. No to tal po prostu sobie odszedł. Proste, a jakże skuteczne rozwiązanie. Wybicie, odbicie, no i król G8. Czarny się tutaj stara schować. Jeżeli chodzi o bicie na G5, no to nie ma prawa działać. Bo zawsze tutaj linia F się otwiera, no i ten król nie ma się gdzie chować. Wybicie na D4, ofiara jakości, goniec H5 zaraz wchodzi. Po prostu pozamiatane na milion sposobów. No więc mamy tutaj taką sytuację. No i czarny stwierdza, dobra, schowam sobie króla i wtedy dopiero zbiję skoczka. I to będzie miało sens. Niby tak, w teorii, ale jednak nie do końca, bo mamy kolejny genialny ruch. F bije E5 i jeżeli teraz nastąpi bicie na G5, to okazuje się, że wieże tutaj matują. No bo ten goniec, nie dość, że sam jest całkowicie nieprzydatny, to jeszcze przeszkadza wieży i przez to ósma linia jest bardzo słaba. No więc w partii czarny tutaj odbił i teraz piąty genialny ruch, skoczek E4. Ofiara wieży tym razem. Jeżeli nastąpiłoby tutaj bicie na D3, to hetman odbija i skoczek bije F6 wisi w powietrzu. Hetman D5 wisi w powietrzu. Wieża bije F6 wisi w powietrzu. Więc tutaj gruźb do wyboru do koloru. Więc w partii H5, no próba, wiecie, żeby gdzieś tam ten król mógł uciekać. No i partia zakończyła się szóstym genialnym posunięciem. I tutaj czarny już się poddał. Chodzi po prostu o to, że po odbiciu wchodzi szach i jeżeli król ucieka w tym kierunku, to szach. No i już dalej sobie król nie ucieknie. No bo jak odejdzie, no jeszcze na G6 wjechać się nie da, no ale najpierw wieża, no i teraz już na G6 mat faktycznie następuje. Jeżeli natomiast król uciekałby w tę stronę, to po prostu hetman bije E5. No i zauważcie, że z tych trzech figur czarny całkowicie nie skorzystał przez całą partię. No naprawdę, no coś przepięknego. Coś przepięknego. No skoczek G5, król H1, F4. Piękny, piękny, piękny atak. Bicie na E5, skoczek E4, ofiara na F6. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak ten mózg Michaiła Tala funkcjonował. Ale chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, bo naprawdę większość szachistów to tego typu akcje ma raz
na parę lat tego typu partia się zdarzy. A Talowi to się zdarzała co drugą partię. To jest po prostu niesamowite.